Witam wszystkie osoby spod znaku strzelca i zapraszam na czytanie na marzec. Już jeden tydzień za nami, także tutaj będzie weryfikacja i już patrzymy, jak się układają dla Was energie dla strzelca na marzec. Co się działo w pierwszym tygodniu? Przed nami drugi. Trzeci i czwarty. I tutaj jest sfera uczuciowa. Koło fortuny. Dużo na pewno przychodziło do nas energii z zewnątrz. Był ten ważny nów w środę. Na pewno dużo się zadziało wewnętrznie. Dużo też z zewnątrz, tak jak mówiłam, przychodziło też do Was. Czy to mogły być lekcje karmiczne, czy jakieś znaki, czy też dochodziło dopiero do Was może to, czego nauczyliście się z przeszłości, jakieś takie wnioski wyciągnęliście. I tym właśnie naznaczony był ten pierwszy tydzień. Teraz to już się powoli zaczyna. Mam wrażenie, że macie takie poczucie zwycięstwa. Bardzo ładnie mi się pokazały te pierwsze dwa tygodnie, w ogóle cały ten miesiąc mi się dla Was ładnie pokazał. Taka bardzo gładka, taka historia z taką nutką nadziei i tego, że coś zostało doprowadzone do końca. Dlatego, że powiedzmy, że pewna lekcja karmiczna została odrobiona, te wnioski do Was tutaj powoli dochodzą. Będziecie się w tym poczuciu zwycięstwa jeszcze przez ten kolejny tydzień pławić. I dobrze, wykorzystajcie to. Natomiast kolejne dwa tygodnie poświęcicie na ułożenie sobie pewnego rodzaju planu. Planu działania związanego z tym, jakby wykorzystać tę dojrzałość, którą zdobyliście, dojrzałość emocjonalną, dojrzałość uczuciową, jaką zdobyliście właśnie po tej lekcji karmicznej, czy też po uświadomieniu sobie tego. Bardzo taki budujący ten miesiąc mi się tutaj pokazał. Taki, tak jak już mówiłam, pełen nadziei też. I to jest dobry czas na budowanie planu. W tym trzecim tygodniu dobrze by było, gdybyście na przykład sporządzili sobie jakąś mapę marzeń. I nie mówię tutaj tylko o sferze emocjonalnej, ale również myślę, że nie wiem, jak to się pokaże, zaraz za chwilę zobaczymy, ale dobrze by było, gdybyście wzięli pod uwagę ważne dla Was sfery, czy to też finansową, pracę, zdrowie, Wasze otoczenie. Na pewno mi się coś takiego tutaj pokazało w uczuciach. No i na końcu królowa kielichów, czyli dojrzałość pełna emocjonalna, gotowość do tego, aby kochać i być kochanym. Także naprawdę fajnie, pozytywnie mi się tutaj dla Was to pokazało. Zobaczmy, jak w pracy. W pierwszym tygodniu ktoś wyciągnął do Was pomocną dłoń, albo to Wy byliście pomocni komuś. Okej, no dużo tutaj finansów. Ale też i jakieś rozczarowanie mi się pokazało. Karty zalecają Wam ostrożność. I dobrze by było, gdybyście się nie poparzyli, gdybyście się nie rozczarowali, bo ja mam tutaj ostrożność, ale po szkodzie, czyli człowiek uczy się na własnych błędach. Uważajcie na to, abyście nie poczuli się zbyt wykorzystani. Tak jak mówiłam na początku, ktoś tutaj Was poprosił o pomoc. Być może to trochę trwało za długo, bo to się ciągnie, ta czwórka to jest jeszcze jakaś taki... Wydaje mi się, że ta czwórka jest przeciągnięciem tej szóstki monet, bo czwórka to jest pewnego rodzaju stagnacja.
Być może ktoś nadużyje waszej uprzejmości i wy potem czujecie się rozczarowani, czujecie się wykorzystani. W tym trzecim tygodniu tutaj mi się pokazała taka sytuacja. No i potem już mam, w tej dwójce była w pokazaną ostrożność. Już dobieracie sobie, czy to ludzi, którym pomagacie, czy to ludzi, z którymi macie jakiś kontakt w środowisku pracy, czy to w finansach, bardzo ostrożnie. Dlatego, żeby nie doświadczyć tego rozczarowania, uważajcie po prostu i nie dajcie się wykorzystywać. Na ten miesiąc właśnie dla Was jest, kochani, taka rada. Co też pokazało się w zdrowiu i w samopoczuciu. Uważajcie przede wszystkim w tym czwartym tygodniu, bo jakieś nieoczekiwane wydarzenia mi się pokazały. Nic takiego strasznego, ale delikatnie stąpajcie po ziemi, tak żebyście nie skręcili sobie kostki, czy tam nie złamali niczego. Też mi się pokazało odejście od czegoś, co Wam już nie służy. Może od jakichś nawyków żywieniowych. Też jakieś takie szukanie informacji, na przykład w internecie, na temat jakichś nowych... No nie chcę tutaj sugerować, ale tak mi przyszło do głowy, że na przykład dieta i potem taka konsekwentna praca nad tematem. Tak, w tej ósemce monet widziałabym takie szukanie informacji na jakiś temat. Dlatego, że może niektórzy z Was w tym miesiącu zdecydują się na odejście od jakiegoś nałogu, rzucenie palenia na przykład, bądź też ograniczenie spożycia alkoholu. No i wtedy czytacie, zbieracie informacje, trochę unowocześniając tę ósemkę monet, mówię, że w internecie. No i potem jest praca nad tym tematem, tylko też ta wieża może oznaczać złamanie swojego postanowienia. Dlatego tutaj zwracam Waszą uwagę, trzymajcie się, jak nawet będziecie mieć chwilę słabości, to pamiętajcie, że siła jest w Was i to tylko są Wasze myśli i dacie radę. Co mi się pokazało na końcu talii? Karta wiary arcykapłana. Wy wiecie. Jesteście bardzo silni w tym miesiącu, pokazani emocjonalnie, a jak silni emocjonalnie, to też z całą pewnością dacie sobie radę z tymi wszystkimi aspektami, które się tutaj troszkę może mniej pozytywnie pokazały. Wiecie, że możecie być wykorzystani. Wiecie, że możecie odejść od swoich postanowień. Wiecie więcej, także tutaj można też trochę zadziałać. Jaka jest rada, bądź też ostrzeżenie? Szóstka mieczy mi się pokazała. To jest karta bramy. Duże zmiany się szykują i taki moment przejścia też dla Was. W tej szóstce tutaj akurat widziałabym ostrzeżenie, żeby nie za szybko przechodzić na tę drugą stronę. Mam tutaj na myśli... Też może to poczucie zwycięstwa, ale takie, czasami się też mówi o tym, że ta szóstka buław jest poczuciem bezpieczeństwa, poczuciem zwycięstwa, ale takim złudnym. Także powolutku, nie za szybko, bez wykonywania gwałtownych ruchów. Też Wam na początku mówiłam, stąpajcie powoli po ziemi. Niech każdy krok będzie przemyślany. Też możemy to odnieść jako metaforę. Żeby nie za szybko dokonać tego przejścia. Bo to może się potem wydawać sztuczne. Możecie potem trochę zacząć wątpić w te Wasze zmiany, które się dokonały w Was. Także tutaj karty zalecają ostrożność. Ja ze swojej strony życzę Wam dużo siły, samozaparcia do tego, żebyście realizowali swoje postanowienia. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.